cię wszystko. Odprowadź mnie za ląd.
zgromadzili, oboje zapłakali, oboje z jednego fartuszka białego. Łoska se wydzierali, oboje z jednego fartuszka białego. Łoska se wydzierali. Serdecznie chcę wszystkich przywitać razem i każdego z osobna. Chcę przywitać najpierw może zespół folklorystyczny, zespół pieśni i tańca ze Świniarska koło Nowego Sącza. Dowiedziałem się, że w tym zespole są dwie osoby z mojej rodziny. Tyle lat było. Bardzo gorąco i serdecznie chcę wszystkich po kolei przywitać. Pozwólcie, że może zacznę tak od pierwszego rzędu. Mamy dwie niewiasty, ale może zacznę od siostry, ponieważ spotka nas wielki zaszczyt. Kustosz Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, ksiądz Laskosz, nasz przyjaciel i krajan tego z Nowego Sącza, przyjechał razem z siostrą Barbarą. Wielkie brawa! Tu drodzy człowiek z Nowego Sącza. Się dowiedział, że zespół przyjeżdża z Nowego Sącza, a jest kustoszem, przyjacielem i wiecie, ile nam tu grup przysyła właśnie ten ojciec. Wielkie brawa dla niego! Bardzo gorąco chcę przywitać pana profesora Wojciecha Polaka, któremu zawdzięczamy bardzo dużo. Pana profesora, powiem diakona, Waldemara Rozyngowskiego, wielkie brawa. Kilka dni temu jeszcze jest nieogłoszone, wydana została droga krzyżowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, to jest właśnie autor. Obok mamy przedstawiciela województwa kujawsko-pomorskiego, ale jest przedstawicielem pana premiera Rzeczypospolitej, pana Mateusza Morawieckiego. Przeczyta w tym imieniu za chwileczkę na początku przesłanie pana premiera do nas w Górsku. Ja jeszcze przypomnę, ponieważ dzisiaj już kończymy, dzisiaj w zasadzie już filmy, gdzie byłem z domu w szkole, te wszystkie występy do pokoju nie zdążyłem zalecieć. Już trzeci dzień, wczoraj było też z biskupem, tam msza święta, procesja, wszystko po kolei. Dzisiaj zakończenie właśnie tymi medalami, aby podziękować ludziom, Bogu, ludziom za wszelkie dobro. Wielkie brawa dla pana Adriana Mora. Tu jest człowiek, że tak powiem, który potrafi wszystkich zjednoczyć miłością, dobrocią, życzliwością. Nawet przyjechał do mnie na jubileusz do Mochnaczki, zobaczył ten zespół, mówi, musimy ich zaprosić. Jacek Rotkowski, prezes. Obok mamy przewodniczącego Rady Powiatu, pana też dyrektora, mówię dyrektora, dlatego że to dzięki właśnie staraniom pana Andrzeja Walczyńskiego szkoła w Górsku dostała imię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wielki przyjaciel, cały czas się udziela. Mamy przed sobą człowieka historii razem ze swoją żoną, pana Jerzego Rębacza. Kto nie był w harcerstwie, nie żałuje, ale ja też kiedyś byłem harcerzem. Panie Jerzy, to serce jest tak wielkie, że brak mi słów, a jak zacznę myśleć, to mi łzy z oczu lecą. Jaka wdzięczność dla pana i dla żony od razu, bo to, co Bóg złączył, człowiek nie rozbiera. Przed nami główny szef,
główny szef firmy ma Matbudu. Wszystkie materiały, które są użyte, były ściągane właśnie przez firmę Matbud. Serdecznie witamy. Szanowni małżonki. Z nami pan Leszek, to jest współpracownik państwa, pan Przemysław Przybylski, radny po sejmiku. I teraz tak, drodzy, miałem rozpocząć witać od osoby, która stoi tu na samym brzegu, ale ja może poproszę, żebyś Agnieszka tu przyszła sama, daj tą Asię mężowi. Bo to przywitanie powinno być takie należyte, choć Agnieszka. Z nami jest przedstawiciel rodziny, błogosławiony księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy Popiełuszko ma dwóch braci i siostrę. Józia i Stasia, a to córka Stasia, Agnieszka. I jest jeszcze Teresa. Wielkie brawa, że wszystkich i czuj się tutaj domownikiem naszym. Dziękuję serdecznie. Bardzo gorąco chcę teraz przywitać męża, to już wiadomo, co złożył, to nie zdziera, pana Jerzego Grocholewskiego, przyjaciela naszego, widzicie, Piłsudskiego, to jest właśnie jego robota, czy tam Popiełuszkę, to taki nasz człowiek. Wielkie brawa dla pana. Słuchajcie, tu siedzi człowiek, tak żeśmy budowali tutaj, to kopał pierwszą sprawę, czy w ogóle pokrzywy ze mną tu wycinał, bo się nie dało przejść. To człowiek jak zadzwonię, to jak sam nie przyjdzie, to zadzwoni, żeby jakby ktoś inny przywiózł. Nikt tak nie potrafi, jak właśnie pan Stanisław Kokoszewski. Jeśli ktoś nie widział mistrza stolarstwa na województwo kujawsko-pomorskie, nie tylko na Toruń, to u nas jest emerytowany. Emerytowany znaczy bardzo doświadczony. Pan stolarz, ale bo na każde zawołanie tu jest. Pan Edward Lubas, wielkie brawa dla niego. O, a tutaj jest, słuchajcie, ja usłyszałem w poniedziałek, jak zobaczyli malowidła naszego Bogusia Ziółkowskiego, to pan ambasador i znany wielki światowej sławy reżyser, nazywa się Maciej Czajkowski, który nagrał między innymi Apartament, Świadectwo, inne filmy, to powiedział tak, proszę księdza, to jest Matejko 2. Witamy serdecznie Matejko 2. Włosy obok jest pan dyrektor Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia od samego początku. Jak nie wiedzieliśmy, jak świetlicę wybudować, ja nie wiedziałem, jak w Toruniu gdzie trafić, to właśnie pan Sławek powiedział, gdzie się udać, co pomóc. Było więcej też ludzi, ale między innymi pan Sławek. Panie Sławku, witamy serdecznie. A tu jest człowiek, pełnomocnik pana marszałka. Ja przepraszam, że wcześniej bym przywitać, ale panie Marcinek, po kolei obiecałem, to dotrzymuję słowa. Pan Marcin Swaczyna, który pilnował projektu wszystkich przepisów, pozwoleń na budowę wszystkiego od samego początku. Panie Marcinie, ile dla pana wdzięczności mamy, to pewnie bym nie wymienił przez dwa dni, więc wielkie brawo, mocno drodzy, witam wszystkich i każdego z osobna, witam też nauczycieli, witam mamy księdza Piotra Prusakiewicza, wielkiego misjonarza, głosił miłosierdziu Bożym od Australii przez Anglię po całym świecie lata, więc w tym miejscu nie każdy czuje się, że tak powiem, powitany. Ja teraz oddam głos, żeby nie przedłużać, już nie będę dużo mówił, tylko będę czytał nazwiska, co kto jak, bo mamy dzisiaj do wręczenia medale. Poproszę pana Adriana, aby odczytał pismo od pana premiera. Bo jestem, o czym ksiądz dyrektor jeszcze nie wie, ale też rodakiem, bo pochodzę z okolic Nowego Sącza również, także dla mnie to jest staram się, jak mogę przebić kulturę Lachów i Górali, także ogromnie się cieszę, że mogę też dzisiaj posłuchać. Szanowni Państwo, czcigodni księża, panowie profesorowie, przedstawiciele samorządu, chciałbym zacząć od serdecznych pozdrowień na ręce, które kieruję na ręce księdza dyrektora, pana wojewody, który obiecuje, że nadrobi zaległości i niebawem przybędzie do Górska, ale zawsze bardzo pozytywnie wypowiada się na różnych oficjalnych spotkaniach i zawsze, kiedy może, to zaprasza również do Górska wszystkich
wszystkie ważne osobistości, także serdecznie pozdrawiam od pana wojewody. I szanowni państwo, oczywiście pan minister, pan premier bardzo pozytywnie odebrał również zaproszenie księdza dyrektora. Pozwolę sobie teraz odczytać list, który został skierowany na uroczystości. Szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na obchody 34. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. To budujące, że prężnie działająca od 4 lat placówka, nagradzana i doceniana przez wiele znamienitych gremiów, także w szczególnym roku odzyskania przez Polskę niepodległości, podejmuje wyjątkową aktywność upamiętniającą bohatera polskiej drogi do wolności. Ksiądz Jerzy Popiełuszko stał się dla Polaków symbolem umiłowania suwerenności i prawdy, a jego niezłomna postawa znakiem bezkrwawej walki z komunistycznym zniewoleniem. Jego słowa, wśród nich te o zachowaniu duchowej wolności i zwyciężaniu zła dobrem, umacniały, dodawały Polakom odwagi, pozwalały przetrwać mroczny czas sowieckiego zniewolenia. Stawały się też mottem antykomunistycznej opozycji. Męczeńska śmierć błogosławionego okazała się ofiarą w przyszłość i jako świadectwo poświęcenia w imię godności i prawdy zapisała się w pamięci pokoleń. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był i ciągle jest obecny w naszej historii, ale także w zbiorowej świadomości Polaków. Górskie obchody rocznicy, w które tak wielki wkład wnoszą młodzi ludzie, to budujący sposób upamiętniania postaci i dokonań jednego z najwybitniejszych Polaków naszej współczesnej historii. Dzięki państwa zaangażowaniu pamięć o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce pozostaje żywa, zakorzeniona we współczesności. Serdecznie za to państwu dziękuję. Z szacunkiem i pozdrowieniami Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, a niebawem do księdza dyrektora trafi też oryginał tego listu. Drodzy państwo, program jest bardzo prosty. Teraz tam zatańczą, zaśpiewają, potem rozdamy te medale, każdy się dowie, co ja, Jacek, mamy wszystko przygotowane. A na koniec zaśpiewałem wspólnie barkę z okazji wyboru 40. rocznicy Piotrową świętego Jana Pawła II. Drodzy medale, wczoraj żeśmy wręczyli 3 tylko. Taka zrobiła księdzu biskupowi, podręczowi, księdzu ekonomowi generalnemu i panu marszałku. Dzisiaj w szkole rano w szczególnej okoliczności zostały wręczone 4 medale. Wśród nich otrzymał pan wójt, pan Błędowski jako radny, pan Andrzej Walczyński, przewodniczący Rady Powiatu, a także szkoła imieniem księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku. Obecny wśród nas jest proszę też pan dyrektor, za co serdecznie dziękuję za tą pomoc, za współpracę. Ja oddaję głos młodzieży, a potem będziemy wręczyć.